Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Suwałki są jednym z ponad 150 powiatów zakwalifikowanych do kolejnego tygodnia w tak zwanej czerwonej strefie. Wczoraj podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił szereg nowych zaostrzeń sanitarnych dla Polaków. Zmiany wejdą w życie w sobotę 17 października i z pewnością wiele z nich przypomni nam czas z powszechnego wiosennego lockdownu. Aktualne zasady to: ograniczenie liczby klientów w placówkach handlowych do 5 osób na kasę, godziny dla seniorów od 10 do 12, ale wyłącznie od poniedziałku do piątku. W weekendy ta zasada nie obowiązuje. Lokale gastronomiczne mogą przyjmować gości od 6 rano do 21. Poza tymi godzinami dopuszczalne jest wydawanie posiłków na wynos lub dostarczanie ich do klientów. Tutaj też obowiązuje ograniczenie liczby gości. W lokalu może być zajęty co drugi stolik. W transporcie zbiorowym liczba pasażerów ograniczona została do 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc w danym środku transportu. Od 19 października obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takie jak wesela, chrzciny czy stypy. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit jednej osoby na 7 metrów kwadratowych. Zawieszono działalność akwaparków, siłowni i basenów. Imprezy sportowe odbywać się mogą, ale bez publiczności. Nie zakazano natomiast imprez kulturalnych. W nich może brać udział 25% potencjalnej widowni.